zbliżają się wakacje. Na ten czas Niemcy i Rosjanie chcą mieć pogodę u siebie cudną, bo nikt nie lubi jak latem jest zimno. Jedni i drudzy mają pieniądze, sprzęt potrzebny, by u siebie generować pogodę. Tego lata u nich przecież za często padać nie może. Rosjanie i Niemcy eksperymentują z pogodą, co dla nas Polaków kończy się niewesoło. Lato jest, co tu mówić, u nas raczej kiepskie, a w grudniu, a w grudniu, a w grudniu mamy jeszcze jesień. Niemcy zimę chcą mieć równie ciepłą co lipiec, a Rosjanie wręcz przeciwnie, na minus 40 nastawili swoją maszynę, dzieląc Polskę od zachodu, upał od wschodu, wieje chłodem. Jesień w grudniu to niezdrowe, w grudniu jesień Polacy masowo popadają w depresję. Rosjanie i Niemcy eksperymentują z pogodą, co dla nas Polaków kończy się niewesoło. Lato jest, co tu mówić, u nas raczej kiepskie, a w grudniu, a w grudniu, a w grudniu mamy jeszcze jesień. Rząd polski oficjalnie nic z tym nie zrobi, by nie narazić się Putinowi, by nie narazić się Niemcom. Oni znowu naszej ziemi chcą nas stłamsić, ale my nie damy się. Pogodowej generacji w ukrytym instytucie nad budową ochronnej tarczy pracują nasi ludzie. Rosjanie i